Zastanawiałem się, jakby tutaj dolocik poprowadzić, ale widziałem, że jest ogromna rura. Nie ma sensu dolotu, z tym, że ta ogromna rura ma sobie przepływkę, więc średnica w środku i tak jest mała. No i trzeba to zostawić. Ale wlot powietrza to jest taka azjatka, która idzie tu i nie bierze powietrza z niczego tak naprawdę, bo zabudowane. Dlatego będę tu robił jakiś ładny wlot powietrza, żeby dostawał zimnego, świeżego, bo tak to jest zamknięty profil tam, nie? No i filtr od razu sobie przefukałem powietrzem, bo też był zasyfiony. Kurwa, musi się dziać. Kurwa, nie wiem, czy to by za daleko nie ujechało. No to ja chyba ale tak czy przykryje. Ale to przykryje, no. Wyjść tego pana z tego miasta. Noo! Kurwa, panie, wszystko się zrobi. Co się nie zrobi? Teraz młotek, majzel, jazda. Chyba to muszę... Jest wlot, wlocik siedzi, tu go muszę jeszcze tylko lekko dopasować, tu dostanie oczywiście siatkę drobną i będzie prosto wlocik powietrza w
dolot. No tylko trzeba go pomalować teraz jeszcze na czarno. Siateczka założona. Tu mi się to już wiąże. To jest taki... takie do spawania. To sobie zaschnie, zrobi jedną masę. Zaraz sobie to jeszcze wymodeluję dokładnie, żeby nie odstawało. Dzik oczywiście. Żeby jeszcze usprawnić oddychanie, zamiast tego ciula, na jutro, bo pojutrze powinna być jeszcze Simota setka. I ona mi najdzie ładnie. Chodź tu. Setka Simota mi najdzie na to. Pójdzie w top. To tu zetniemy, żeby było większe gardło. A to po prostu wypierdolę i puszczę grubsze kolanko, żeby było wielkości tego wlotu, no bo patrzcie. Jest mnóstwo miejsca. To jest bez sensu. Strasznie wąskie. Pewnie ciężko nawet dostać, nie? No i co? Oczywiście muszę go na razie podkleić jeszcze na czas folii, bo potem folia tu mi się mazło, tu mi się mazło, ale pójdzie folia. No a potem go na nitach złapiemy, żeby było tak ładnie. Ale już ma powietrze. Mówcie co chcecie, ale ten zabieg naprawdę kurwa go odmienił. Lepiej reaguje na gaz. Dostał tego powietrza o wiele, wiele więcej. W piątek przyjeżdża Kuba z analizatorem spalin, z kompem. Podstroi go jeszcze tymczasowo no pod to powietrze, które teraz dostaje. Z przepływki zbierze, z wydechu zbierze dane. No a potem go podstroi już tylko pod wydech, jak już będzie wydech zrobiony i tyle z mechanicznych rzeczy. Reszta, no już takie wizualne, ładne zmiany. I tyle, więcej w tym aucie robić nie będę. Chociaż widziałem tam kompresor 5-litrowy z Jaguara. Ale kurwa, no to jest za ciężkie auto na takie rzeczy. Więc zajmę się kompresorkiem, moim małym Mercedesem. Ewentualnie, kurde, Alfy GTV mi się też podobają, te z Busso. I taką GTV z Busso i jej dopierdolić jeszcze turbo. Ale to już są większe pieniądze, więc na przyszły rok. Na dzisiaj tyle. Słuchajcie, zamówiłem Androida, przyszedł mi Android, całe radio, ale niestety nie umiem tego podłączyć, bo wtyczki amerykańskie w Lincolnie i w F-150 są tak do dupy, że nie pasuje żadna przejściówka. Widziałem na Allegro jakieś, ale podłącz to nie zdaje w ogóle egzaminu. Głośniki nie mają wpięcia, gdzieś to idzie z wzmacniacza, gdzie jest schowany. Będzie trzeba prawdopodobnie ciągnąć nową instalację od głośników do tego. Już tam parę osób próbuje rozkminić, na czym to polega. Już ktoś to tam podłączał, więc... Co szukasz? Chcieli to próbowali to podłączać i wtedy ten... Chyba, że Kuba jutro to ogarnie, jak przyjedzie z chłopakami, to wtedy będziemy działać. Wlot powietrza dał... A wy jesteście... Chcecie? Mówcie coś. No to opowiadaj. Dzień dobry. No. No są takie dwa przylepy, tu stały pod tym, pod pizzerią i da zjeść. Ma pan na jakąś pizzę drobne? No i wziąłem, nie? Niech sobie pojedzą. Głodna jesteś? Głodna jest, będzie jadła pizzę Boroczka. Bez ciasta. Dobra. Grzesiek Boraczek. Boraczek? A ja jestem uścigany, pa. Dobrze wyglądam, czy nie? Nie wyglądasz tak bosko. Och, nie bosko. Dobra. Tyle na dzisiaj. Będę się bawił jeszcze z tym Androidem. Jak widzieliście, pozbyliśmy się chromów całkowicie. Nara. Pa.
i dajcie to na vloga, łapki do góry, pa!